Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj moi kochani karta dnia na dzień 8 listopada 2021. Ja moi kochani z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i oczywiście zapraszam Was do wysłuchania. Także Tarot, proszę daj rady wskazówki na dzień 8 listopada 2021. 8 listopada. Mamy, moi drodzy, kartę diabła. Wiadomo, moi drodzy, w każdym z nas jest trochę z anioła, trochę z diabła. Nie da się ukryć. Tutaj może być problem, moi drodzy, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Może nas kusić demon, w którym tutaj są nieprzyjazne jakieś moce. To może być jakieś kuszenie. Moi kochani, możliwe, że tego dnia czeka nas jakaś awantura. Ktoś będzie nas namawiał, moi drodzy, do jakichś niecnych czynów. Tutaj w tej karcie zawarte są wszystkie gry hazardowe, kasyna, używki, moi drodzy, alkohol i tak dalej. Nie będę mówiła dokładnie, ponieważ no tutaj YouTube może tego nie wytrzymać. Także moi drodzy, pamiętajcie o tym, żeby skupić się na sobie, na swoich wartościach, nie dawać sobą manipulować. W pracy również, tu może być nadmierny wyzysk. Też, tak jak mówiłam, problem z uzależnieniem. W związku to może być, moi drodzy, dużo fizyczności, mniej miłości. Też diabeł zawiera w sobie taką ewentualność. Cóż można jeszcze powiedzieć? No, ciężka energia. Brońcie się jak tylko możecie, ale pamiętajcie, moi kochani, w każdym z nas jest trochę z anioła, jest trochę z diabła. To jest normalne, to jest ludzkie. Ktoś obcy może nas oczywiście oszukać tego dnia, możemy się z kimś pokłócić, ktoś inny może nas namawiać do jakichś niecnych celów. Także tutaj ostrożnie z trzecimi osobami, szczególnie z nowymi znajomościami. Ale też pamiętajcie, że to jest karta pieniędzy, wielkich pieniędzy. Też może tak być, że otrzecie się o jakąś grubszą sumę pieniędzy, moi drodzy. I to muszę powiedzieć. W zdrowiu, aspekt zdrowotny, uważajcie na stany zapalne różnego rodzaju, czy to ból zęba, czy to ból głowy od zatok na przykład. Różnego rodzaju, moi drodzy, przeziębienia, także wysoka temperatura. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na swoje zdrowie, ale pamiętajcie, to są tylko, moi drodzy, aspekty. Nie wszystkie oczywiście wymieniam, celowo to robię, żeby tutaj nie straszyć, kochani, ale czasem warto wspomnieć. I to tyle. Dbajcie o siebie tego dnia, uważajcie na nowe znajomości, podkreślam to jeszcze raz. No i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, moi drodzy. Na dzisiaj to tyle.